środę wieczorem około 5000 tczewianek i tczewian przeszło ulicami Starego Miasta, Nowego Miasta oraz Suchostrzyk. Mieszkańcy po raz kolejny głośno protestowali przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który niemal całkowicie zakazał w Polsce aborcji. Pokojowemu protestowi kobiet bezskutecznie próbowali przeszkodzić narodowcy. W niedzielne popołudnie ponad 1000 mieszkańców Tczewa wyszło na ulicę po raz pierwszy. W kolejnych dniach odbywały się mniejsze, spontaniczne spacery, w których uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. W środę wieczorem tczewianki i tczewianie wyszli na ulicę jeszcze liczniej niż w niedzielę. Około 5000 osób protestowało przeciwko nielegalnemu, ich zdaniem, wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący są zdania, że decyzja o zakazie aborcji z powodu nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest okrutna i została podjęta przez nielegalnie działający skład upolitycznionego przez Prawo i Sprawiedliwość Trybunału. Wyrok tego organu sprawił, że w skali kraju na ulicę wyszły setki tysięcy Polaków. W powiecie tczewskim protesty odbywają się nie tylko w Tczewie, ale i w Pelplinie i Gniewie. Walczę o swoje prawa, o wolny wybór. Trzeba chronić swoje kobiety. Środowy protest pod hasłem „Wybaczcie utrudnienia, Tczew ma rząd do obalenia” zorganizowały tczewianki o różnych poglądach, a nie feministki i tak zwani lewacy, jak twierdzą narodowcy. Spacer rozpoczął się na bulwarze nad Wisłą, skąd 5000 tłum przeszedł pod aktualną siedzibę tczewskich struktur Prawa i Sprawiedliwości i biuro poselskie Kazimierza Smolińskiego, który popiera decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Następnie tłum podążył w kierunku ulicy Wojska Polskiego i skrzyżowania z Aleją Solidarności. Policjanci zabezpieczali czoło pochodu oraz poszczególne skrzyżowania. Zablokowani kierowcy przyłączali się do protestu za pomocą rytmicznych sygnałów dźwiękowych. W proteście uczestniczyli także motocykliści. Wczoraj policjanci zabezpieczali przemarsz, protest kobiet. Na szczęście nie doszło do żadnych zakłóceń, ani też do żadnych ekscesów. W tym zabezpieczeniu uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów. Szacujemy, gdzieś około mogło być 5000 uczestników. Podczas marszu wykrzykiwano głośne hasła, niektóre także wulgarne. Uczestniczki uzasadniają to tym, że ich cierpliwość wobec rządu już się skończyła. Przemarsz objął także ulicę Żwirki, Armii Krajowej, Aleję Solidarności i ulicę Gdańską. W okolicy dworca kolejowego idąca na czele marszu Iwona Ochocka zmieniła trasę spaceru, która miała przebiegać wzdłuż ulicy Sobieskiego w sąsiedztwie kościoła świętego Józefa. Pod świątynią zgromadzili się narodowcy, kibice i wierni, którzy zamierzali bronić kościoła. Zabezpieczaliśmy to pod względem, żeby nie doszło do jakiejś eskalacji czy do jakiejś niepotrzebnej konfrontacji tu osób. Wiem, że tam było chyba kilkadziesiąt osób, ale pewnych takich informacji nie mamy. W środę wieczorem Młodzież Wszechpolska opublikowała mijające się z prawdą wpisy ogłaszające rzekome zwycięstwo i sugerujące, że to przez ich postawę nie doszło do ataku na kościół oraz że to przez narodowców kobiety były zmuszone do zmiany trasy. Uczestnicy protestu podkreślają, że narodowcy ośmieszyli się stojąc na straży kościoła, który w żaden sposób nie był zagrożony, ponieważ celem manifestacji nie był atak na świątynię. Protestujące kobiety celowo zmieniły trasę poprzez Aleję Zwycięstwa i ulicę Niepodległości, aby nie dać pretekstu narodowcom do ataków słownych i siłowych. Gdy Młodzież Wszechpolska zorientowała się, że marsz ich ominął, podążyli w górę ulicy Sobieskiego, chcąc zbliżyć się do protestu. Drogę skutecznie zablokowała im policja. Tam policjanci zainterweniowali, no i nie wymagało to jakichś jeszcze dodatkowych sił z naszej strony, żeby tam doszło do jakiejś poważniejszej eskalacji albo jakichś niepotrzebnych ekscesów. Ciąg dalszy protestu odbył się ponownie ulicami Starego Miasta. Około 10-kilometrowy spacer został zakończony w punkcie startu, czyli na bulwarze, gdzie uczestnicy odśpiewali hymn państwowy i podziękowali policjantom za zapewnienie bezpieczeństwa. Mieszkańcy Tczewa zapowiedzieli, że w najbliższych dniach odbędą się kolejne spacery.